Siemaneczko, w 37. części Let's Play Złote Wrota. Jesteśmy niedaleko Rity z jedzeniem. Co ciekawe, jestem na 100% pewien, nawet sprawdzałem to na wcześniejszych filmach, że zginęło mi zadanie krzesiwo, które było nad... Zaraz dostaliśmy po zadaniu jedzenie dla Rity od tego gościa. No i jest problem, bo nie mam go w wykonanych zadaniach. Wiem, że jak brałem to zadanie, to też tam coś się nałożyło, szósty dzień nowicjatu, czyli to było zadanie dla magów wody, coś w tym stylu. Ale miałem to zadanie krzesiwo i nie wiem, dlaczego zginęło. I kiedy zginęło, nie? Nie mam wykonanych ani popsutych. Czyli już tego cholernego krzesiwa nie potrzebuję. Ale no co, w sumie nie mam tego krzesiwa, ale dziwne, dziwne troszeczkę. Dobra, zaraz ci to dam. Tak, swoją drogą. No dobra, dajmy to. Mam jedzenie. Wielkie dzięki. W nagrodę weź te dwa złote talerze. Musisz wiedzieć, że w obecnej sytuacji jest nam naprawdę bardzo ciężko. Rozumiem. Nie dość, że mamy niewiele pożywienia, to jeszcze nie wiemy, dokąd się udać. Lockhart chciał udać się do Corinis, ale z tego co wiemy, magiczny portal tam prowadzący przestał działać. Na razie jesteśmy zmuszeni pozostać tutaj. Może mógłbym wam jakoś pomóc? No. Niedaleko swój obóz mają paladyni. A z tego co słyszałem, dość bezpiecznie jest także w obozie orków. Tak jest. Dzięki za troskę, ale na razie pozostaniemy... Dziwne, tutaj. Bo w obozie... Rozumiem obóz bandytów, dlaczego nie, ale obóz paladynów? Dziwne, że tam nie chcą się udać, tylko tutaj siedzą, nie? Ale no to jest ich sprawa. Sporo... Słyszałem, że pomogłeś mojej pani. Tak? A jednak potrafisz sam coś powiedzieć. Muszę cię ostrzec. Rita to paskudna wiedźma. Udaje miłą i niewinną. Ale to przebiegła kobieta. Zdolna do wszelkiego zła. Strzeż się jej. Co dokładnie masz na myśli? Nie mogę nic więcej powiedzieć. Okej. To było bardzo dziwne. To może dlatego tutaj przesiadują. No i właśnie ciekawe, czy przez to, że zginęło mi krzesiwo, zadanie krzesiwo, to nie dowiemy się dalszej historii, dlaczego jest taka zła. Cholera wie. Ale tak jak powiedziałem, kurde, nie zdążyłem powiedzieć, mega przysiadłem do goticzka i mega wyekspiłem naszego bez jego i tak to wygląda. 4 punkty poszły na naukę róg cieniostwora i chyba skóra język ognisty 1 punkt i chyba róg cieniostwora 3 punkty. Zostało jeszcze parę smoczych zębaczy, grupka z ciężcy przeciwnicy, jak są w grupie, i nie wiem, czy wydać punkty na pozyskiwanie chyba tam rogów z smoczych zębaczy. Zastanawiam się. Nie czuję chyba potrzeby na to, szczerze mówiąc. Bardziej bym wolał wydać, powiem wam, na chyba walkę. Siłę, chociaż... Siła już 15 punktów kosztuje, cholera. Wskoczył ten trzeci próg. Wiem, gdzie kupić lepszą broń, na broń dwuręczną. U paladynów. Już, kurde, nie pamiętam dokładnie u kogo tam. Chyba tak, u paladynów? Wydaje mi się, że tak. Więc tak to wygląda. Na razie zostaniemy z maczetą, no bo tam brakuje siły. Już nie pamiętam, ile tam potrzeba. 120 chyba siły? Czy coś w tym stylu. Więc, a jak mam płacić 15 punktów za 5 punktów siły, to troszkę kiepski przelicznik, nie? Może uda się wykombinować jeszcze jakieś eliksiry czy coś. A z kolei wydawać parę punktów na właśnie naukę myślistwa, czy tam chyba już ostatnie umiejętności, no nie widzi mi się, cholercia. No troszkę mi się nie widzi. Natomiast skradanie musimy, znaczy musimy, no bo potrzebuję do zadania po prostu, nie? Potrzebuję do zadania. Wiem, że do Miltena musimy zajrzeć, żeby pogadać z nim. Wiem, jak pchnąć to zadanie. Ale najpierw tak, spróbujmy tego. Naucz mnie skradania się. O Jezus. Nie chcę tego, przepraszam. Pomyliłem się, byłem przekonany, że on może nas nauczyć na kradzieży kieszonkowej. Jezus, kto tutaj nas mógł nauczyć? Ten?
Tam było chyba myślistwo. Nie mówię ci przecież nic nowego. Kirgo... O Jezu, przepraszam. Ten chyba mógł nas... Nie, on chyba tylko koncerty grał? Nie, też może nas nauczyć. O, właśnie. Naucz mnie kradzieży tak. Kieszonkowej. Jeśli chcesz kogoś okraść, odwróć jego uwagę. Pomów z nim, zagadaj go jakoś. Przy zagadywaniu zbliż się do niego niepostrzeżenie. Okej. Okay. Zwracaj uwagę na wypchane kieszenie albo na biżuterię. Uważaj także na wszystkich innych dookoła. Obrobić pijanego rzemieślnika to zupełnie co innego niż uważnego handlarza. To chyba jak no kiedyś to prawda. Nakryją. Próbuj się wymigać, ale zawsze bądź spokojny. Dobra. Problem polega na tym, że jak próbowałem to kiedyś testowałem, to niestety na tym gościu, dzięki pluginy, właśnie wiemy kogo możemy okradać, to jest bardzo wygodne. To niestety się wkurwiał. Nie wiem, czy poziom zręczności ma znaczenie na to, na szansę sukcesu ogólnie, ale pora wypić to. No, bo w sumie noszę to już tyle czasu, więc myślę, że nie ma na co czekać. Ten na siłę też możemy sobie walnąć. Czemu nie? Dobra. Nie będziemy na nim testować, bo chcę do orków się dodać, udać, czy aby na pewno mamy szansę ukraść ten przepis. Więc widzimy się za sekundkę przy tym kuchciku. Jesteśmy, okej. Okay. Monetka jest. Spróbujmy. Aaa, czyli to jeszcze mamy, okej. Czyli na pewno uda nam się to ogarnąć. Dobrze. Nikt się niczego nie dowie. O, spoczko. A to się uda? Dobra. Okej. To ty ukradłeś przepis. Co? Jak śmiesz? Przejrzyj swoje kieszenie. Na swoje nieszczęście trafiłeś na kogoś lepszego. Ty zło... Lepiej tego nie kończ. Zejdź mi z oczu. Dobra, wal się. Witaj. Nie przeszkadzaj mi. Dobra. Możemy oddać kupcowi za 1000 sztuk złota albo tutaj. Temu właścicielowi i chyba to się bardziej opłaca, bo chyba będzie miał wtedy na sprzedanie. Potrawka z mięsa i jala. Mięso, dobra. Składniki potrawki. Potrzebne są 3 sztuki surowego mięsa z jala, 3 niebieskie bzy oraz czerwony pieprz. Surowe mięso natrzeć czerwonym pieprzem i obracać się tak. No tylko jest problem, że po prostu nie mamy mięsa z jala. Dobra, więc myślę, że możemy to oddać. Na pewno będzie zachwycony. Czego nie odnalazłem przepis. Doskonale, kamień spadł mi z serca. No ja myślę. Trzymał go przy sobie. Kto go ukradł? Miał go przy sobie twój kuchcik. Tak jest. Co takiego? Co za bezczelny słodzie. Tak było. Już ja sobie z nim porozmawiam. No, wypadałoby. Oczywiście mam dla ciebie nagrodę. Poczęstuję cię swoim daniem. Pomyślmy. Chyba najlepszym podarkiem będzie potrawka z jala. Skosztuj jej. A, bo czujesz... Dobra, reputacja plus 3. No niestety, kurde, masz tylko to. Szkoda, że nie masz tamtych innych potrawek, cholercia. Dobra, potrawka, premia do punktów traf... Co? Nikt się niczego nie dowie. Zaraz. Ode mnie nic. Premia do punktów trafień. Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero teraz? Chcecie mi powiedzieć, że to nie daje nam żadnego bonusu na stałe? Zjedzmy to. Daje siłę plus 3, bo już się bałem. Że kurczę nic nie daje. Dobra. Ja bym tego nie zrobił. Dobra, to się wszystko zgadza. Okej. Kolejne zadanie mamy odhaczone na naszej liście. Bardzo mnie to cieszy. Fajnie, że reputacja wskoczyła. Sprawdźmy sobie. Teraz zajmiemy się kolejnym zadaniem. O, jesteśmy już zasłużeni. Worków, wyśmienicie. Tylko musimy się udać do naszego brata Xardasa. Znaczy nie naszego. Aj, chyba się przekimamy. Może zrobimy do południa, bo nie chcę, żeby nas deszcz złapał. Dobra, naprawdę sporo demonów, ognistych jaszczurów i tałatajstwa musiałem ubić. Ja w sumie nie byłem za barierą, nie wiem, czy tam się coś mogło pojawić.
Ojejku. Dobra. Tak, chodźmy do grobowca Kłachodrona bodajże. Bo tam jest to, czego szukamy, nie? Także chodźmy. Na pewno zostało mi jeszcze parę tych zębaczy do ubicia, ale nie wiem, czy coś jeszcze gdzieś nie zostało. Tutaj na pewno jest jeszcze bydle. I to nie będzie takie jolo, kurczaki, ale spróbujemy. Dobra. Kurczaki, no jest upierdliwy. No, stary, nie rób sobie przerw. Tylko tłuczemy dziada. Dobra, udało się. O, tu mamy jakiś kuferek nawet. Kamienna tabliczka. Dobra. I jesteśmy tutaj właśnie po ten kryształ mocy. Wydaje mi się, że on nam pomoże. O, jakaś miksturka. O, coś ciekawego. Premia do many. Dobra. No nie mogę nic zrobić. Jakbym był magiem, to może mógłbym wykorzystać te kamienne tabliczki. Dobra. Troszkę expa wpadło, nic z tego bydlaka nie wyciągnę. Myślę, że możemy spieprzać do orków. No. A może, może teraz dostaniemy też jakąś potkę na siłę od tego gościa. Zobaczymy. Gościa od orka. Czy ten kamyczek mu wystarczy? O, mogę spróbować z nim. To był ten? Od tego? Ale spróbujmy. Czekaj tylko ty. No właśnie, bardzo często się nie udaje, kurde, z tą kradzieżą. Dlatego byłem tak sceptycznie nastawiony. Jestem też ciekaw, czy to od zręczności zależy. Zdaje się, że mam taki kamień. Naprawdę? Trzymaj. Pokaż go. To była jego decyzja. O to właśnie chodziło. Ten kamień aż powala mocą. Kiedy twoja metoda będzie gotowa? Nie wiem. Badania jeszcze mogą trochę potrwać. Muszę dotrzeć do istoty tej materii. Okej. A potem przenieść ją na wzmocnienie fizycznej siły. Brzmi trochę skomplikowanie. Bo tak jest w istocie. Najlepiej, jeśli przyjdziesz do mnie za kilka dni. Wtedy z pewnością będę mógł powiedzieć coś więcej. Dobra. Jeszcze nic. Ale kilka dni to znaczy, no musimy poczekać, bo inaczej to nie widzę opcji. Prześpijmy się i tyle, dopiero później pójdziemy do Miltena. Może do paladynów kupić tą broń? Przydałby się też lepszy pancerz, nie? No śpijmy, bo to i tak trzeba kilka dni odczekać. Także no, co nam pozostało? No, pora przekimać, powiedzmy, no 3 dni. Zobaczymy, czy to wystarczy. Tam Hagen z wodzem orków na pewno się dobrze naradzają. Nie pamiętam, to był Warek? Cholera, jestem najemnikiem, powinienem to wiedzieć, nie? Hej! Dobra, jak tam? Jak twoje badania? O! Nareszcie! Dotarłem do istoty mocy. Okay. Udało mi się przenieść jego całą moc na siłę fizyczną. Teraz jestem piekielnie silny. Nie mogę się doczekać chwili, gdy stanę na jednej z aren Magdoru. Okej. Okay. Pokażę, na co mnie stać. A co ze mną? Co z tobą? Mi też miałeś przekazać część siły kamienia. Niestety, moc kamienia już się wyczerpała. A więc mnie oszukałeś. Mora, uważaj na słowa. Weź ten eliksir siły. Z pewnością wzmocni twoją moc. Nie o tym rozmawialiśmy. Wiem, Mora. Jestem wdzięczny za twój trud. Ale nie wszystko układa się po naszej myśli. Widać. Taka była wola ducha przodku. Tak, z pewnością, dobra. Oddawaj ten kamień. Nie wkurzaj mnie, Mora. Bo ci palnę w łeb. Dobra. Dobra, nic tu więcej nie wymyślimy. Dostaliśmy potkę na siłę, więc od razu ją sobie wypijmy. I kolejne zadanie wykonane.
Także jest bardzo dobrze. Mega sobie wyczyściliśmy dziennik i o to chodzi. Chodźmy do Miltena. Może w drodze jeszcze wdepnę do paladynów. Zobaczymy, ile mamy siły. 105. A ile wymaga ta lepsza kusza? Jeszcze 15 punktów brakuje. To jest dużo. Chociaż ja mam trochę właśnie z tego. A jakby się nauczyć robienia eliksirów? Nie musisz mi tego mówić. W sumie mam dużo punktów do wydania, nie? Kto opowiada takie rzeczy? Zastanawiam się, czy też nie wydać sobie dychy. A, już wyda... Dobra. Na... Właśnie na robienie mikstur pod tą siłę, bo już nie chcę wydawać na pewno na wydawanie siły bezpośrednio punktów. Ale fajnie byłoby... wiecie, tą dychę to jeszcze bym sobie wydał, cholercia. Na broń... dwuręczną, no. Hej, ty! Tego z daleka. Tak. Jestem go... Będzie jeszcze więcej kłopotów. No. Musisz wiedzieć. Powinien był wiedzieć, kiedy że... możesz się wycofać. Właściwie dobra. Tylko żal. Niech tak zostanie. On myśli, że to tak no 53%, także no myślę, że to jest ładny wynik. Dyszkę sobie zostawiamy, może w tą alchemię pociśniemy, zobaczymy. W każdym bądź razie widzimy się u Miltena. Ej, nie powinno być problemów, dobra. Pogadajmy sobie z Miltenem. Gdzie byłeś? Zaprowadzili mnie tu do i tam. A ten mnie uwolnił. Naprawdę? Tak. Tak, mam dla niego szpiegować orków. Ten drań nawet nie domyśla się, że w ten sposób kończę moją misję szpiegowania piratów. Nie podejrzewa ciebie? Nic na to nie wskazuje. Nope. Lepiej miej się na baczności. Z tym lisem nigdy nic nie wiadomo. A ja będę czekał na rozwój wydarzeń. Przygotowanie kolejnego zaklęcia zajmie mi wieczność, więc nie zapomnij o mnie. Oczywiście. Dobra. Jak tylko nadarzy się okazja, wyrwę stąd także ciebie. Okej, okay, czyli mówisz, żebym uważał. No to już taki pewien siebie nie jestem. Dobra, opowiedziałem Miltenowi, jak wygląda sytuacja, gdy będzie tylko taka możliwość. Wrócę tu, by go uwolnić. Tak. Ale teraz możemy stąd spieprzać. No tylko musimy się przebrać, zanim się tepniemy do orków. Bo no to byłby niezły przypalik, jakbyśmy tak wparowali w pancerzu piratów. Szkoda, że nie można było sobie kupić lepszego pancerza u piratów, nie? Troszkę szkoda. U Torbena wszystko po staremu. Tutaj Koristo też. Nie z tobą chciałem gadać. Tu się nic nie zmieniło. Nic kompletnie ciekawego nie ma. A u ciebie, skarbie? Dziecinnie łatwa. Chleb. Pokaż. Zajebiście. Zajebiście, dobra. Tam się raczej nie dostaniemy chyba, nie? Do tych szamanów guru. Nie, nawet patrzyłem to z pierścieniem, co mogę przez barierę przechodzić, to też byłaby lipa. Ale myślałem, że teraz coś się zmieniło. Dobra, chyba czas pogadać tutaj z chłopakami, nie? Już wszystko uzgodniliśmy. Wkrótce piraci będą gryźć ziemię. Oto nasz plan. Udasz się bezzwłocznie do Hannibala i zdasz mu relację ze zwiadu. Powiesz mu o wielkiej sile i liczbie orkowych wojowników. Jesteśmy pewni, że to tylko podrażni ambicje tego pysznego i zapatrzonego w siebie gbura. I tym bardziej skłoni do ataku. Jednak mimochodem możesz napomknąć, że wkrótce część orków opuści obóz. Wtedy będzie najlepszy moment na uderzenie. Sprytnie. Ale czy na pewno Hannibal da się tak łatwo podejść? Zobaczymy. Masz jakiś lepszy plan? Chyba nie. W takim razie udaj się do Hannibala. Powiesz, jak zareagował. Tymczasem dobra. Jednak jeszcze Lord Hagen. Okej. Jak już powiedział wódz, mamy wspólny plan. Te żmije już niedługo stracą cały swój jad. Postaraj się zmylić Hannibala i podsunąć mu to, o czym mówił wódz Warek, gdy zaplanuje atak. My w tym czasie przygotujemy specjalną zasadzkę. Dobra. Żaden z nich nie wyjdzie z tego żywy. Ja myślę. A co jeśli Hannibalowi nie będzie się spieszyło z atakiem? Tego rodzaju człowiek decyzje podejmuje przeważnie pod wpływem impulsów złości i nienawiści. Jeżeli odpowiednio z nim pomówisz,
musi zaatakować. Dobrze, przygotuj się do tej rozmowy. Ale jestem pewien, że wszystko się uda. No właśnie. W takim razie ruszam do obozu. Przy okazji, przyjmij tę runę teleportacyjną do naszego obozu. No z pewnością. Może ci się kiedyś przyda. Dzięki. Jak mówi Milten, jak mówił Milten, to jest cwany lis, także musimy uważać. Dobra, będzie pod siódemką. Ekspedycja Paladynów, dobra, przekażę Hannibalowi informacje, okej. To nie wiem, kurczaki, czy robić to jeszcze w tym odcinku, czy nie. Boję się, że to może uruchomić już ciąg wydarzeń związanych z wielką bitwą, a wolałbym tego uniknąć w tym odcinku, kurczaki. Przy okazji pokażę wam właśnie co mi zostało do... A, róg właśnie smoczego zębacza. Niby jeden punkt, ale wiecie, to może się przydać na coś innego. A patrzyłem, zanim poszedłem do Miltena, broń w Paladynów, 125 siły wymaga, co mnie, co ta broń, która mnie interesuje. Może warto się udać do magów wody i sprawdzić tą alchemię jeszcze, nie? Tylko, że kurde, nie mam teleport, a nie, mam teleport do magów wody. Tak. Bo może warto byłoby się tego nauczyć, kurczaki. A jeśli nie, to i tak to zakończymy sobie po prostu odcinek na dzisiaj. No, bo z Hannibalem pogadamy w przyszłym, tak. To będzie zdecydowanie akcja na przyszły odcinek. Czekaj. Naucz mnie sztuki. Czego potrzeba? Dobra, zręczności. No, ale... no właśnie, ja bym chciał siły, cholera. A masz zręczność, co mnie w ogóle nie interesuje. I to też mnie nie interesuje. Kurczę. Oh shit. No nigdy... Nikt inny mnie tego nie nauczy. Hej! I to jest właśnie ten malutki przypał. No nic, dobra, trudno. To na tyle w tym odcinku. Chyba, że przeoczyłem jakiegoś może maga, ale nie. Wydaje mi się, że nie. Zawsze trochę expa wpada, nie? Bo tam pieniądze to są już drobniaki w tym momencie, ale... Ale kurde, expik to expik. Tylko, że no właśnie, to musi być dziecinnie łatwe, bo inaczej jest przypał. Dobra, nic, w tym odcinku to będzie już na tyle. Także szykujcie się do rozmowy z Hannibalem. I na razie.